to jesteśmy akurat niezadowoleni, ale to, jaką diagnozę postawił pan redaktor, chyba w wielkim stopniu jest słuszne, że te rozbicie było też jakby potęgowane przez niestety niektóre polskojęzyczne środowiska. Jak nastąpiła jakaś sytuacja nawet nie konfliktowa, to ten konflikt został wyeksponowany i byli zapraszani kandydaci, którzy jakby popierali socjaldemokratów do telewizji i ten konflikt nakręcali. Oczywiście ludziom się nie podoba i to wpłynęło na określone wyniki, ale jest tak, jak jest i każdy niech to sobie oceni, na ile tutaj jego była rola. Natomiast nawet w takiej sytuacji będziemy mieli radnych i to jest dobrze i na pewno te jakieś pasję negatywną przełamiemy i tak będzie również w przyszłości w innych samorządach. Jak mówiłem, w Wysoginie mogliśmy też utrzymać lepsze wyniki, ale też jak generalnie utrzymujemy to poparcie. Natomiast w Wileńskim rejonie Sulecznickim wciąż mamy poparcie połowy lub większości wyborców i w mieście Wilnie po roku 19 ulepszamy swe wyniki, co jest bardzo ważne, bo jak mówiłem, i Wilno generuje 35% gospodarki i Okręg Wileński generuje prawie połowę litewskiej gospodarki, a tutaj w Okręgu Wileńskim mamy większość mandatów, pierwsze miejsce. Uprzedziliśmy wszystkie partie, w tym takie wielkie jak socjaldemokratów, konserwatystów, chłopskiej czy partia Skwirlica. Pierwsze miejsce zajmujemy, powiedzmy, w Okręgu Wileńskim i to jest oczywiście ocena wysoka działalności naszych przedstawicieli. Przede wszystkim uczciwa polityka, ale też polityka wartości. Ludzie to doceniają i mimo nieprzychylności w mediach udaje się nam to przełamać i dziękować Bogu, dziękować ludziom.